Witam Państwa. Tym razem zajmiemy się zaawansowanymi technikami zaznaczania. Na przykładzie takiego kolażu, który będziemy próbowali tutaj sobie zrobić. Oczywiście nie wiadomo, jaki będzie efekt końcowy. Tutaj akurat jest kolaż pobrany z internetu, żeby pokazać, jakby zaciekawić Państwa tym tematem. Natomiast ja tutaj będę sobie to tak radośnie rzeźbił i no i zobaczymy, co nam wyjdzie. Na początek potrzebujemy zdjęcia jakieś, które będziemy mogli wykorzystać. Ja tutaj już kilka zdjęć sobie pobrałem. Zobaczymy, które będziemy wykorzystywać. Natomiast pokażę, jak tu można zacząć po prostu. O, to jest też ładne zdjęcie. Może je do czegoś wykorzystamy? No to klikam sobie tutaj i pobierz. To jest strona Pixabay. Na tej stronie możemy sobie pobierać darmowe zdjęcia, czyli na przykład old car sobie wpiszę, tak? Albo stare zdjęcia, old car. Można i po angielsku, i po polsku, tak? No i teraz, jeżeli chciałbym na przykład wykorzystać zdjęcie takiego samochodu, no to w ogóle w tym pierwszym rzędzie są zdjęcia komercyjne, za które trzeba zapłacić. Natomiast tutaj dalej mamy zdjęcia, które no po prostu no ktoś udostępnił. No i można je sobie pobrać i wykorzystać. Tak? Czyli na przykład, jeżeli chciałbym do mojego zdjęcia dodać tył takiego Mustanga, tak? No to po prostu klikam sobie na to zdjęcie. No i daję tutaj darmowe pobieranie, pobierz i zapisz. Także no w ten sposób tutaj można sobie poszukać zdjęcia, to co potrzebujemy. Tak, old buildings, możemy sobie tu wybrać, mamy stare budynki. No, tych zdjęć tutaj nie ma dużo, no ale w zasadzie no, niekomercyjne jest to jedno zdjęcie, także możemy sobie je pobrać, a te są płatne zdjęcia. No jakbyśmy tu jakieś odpowiednio wpisali zapytania, no to znajdziemy tego więcej. No i teraz na początek, jak tu się z tym pracuje. Łapiemy sobie takie zdjęcie i przeciągamy tutaj na ten pasek z narzędziami. Wtedy takie zdjęcie otwiera się jako zupełnie nowy dokument. Tak? Tutaj mam otwarte takie zdjęcie. No i teraz, żeby móc skorzystać z takich elementów, no to musimy nauczyć się w miarę dobrze zaznaczać. To jest jakby kluczowe do tego, żeby robić, żeby zajmować się kolażem. No i teraz kilka takich narzędzi będę pokazywał. Przy okazji będziemy tutaj robić jakąś rzecz. Pierwszą sprawą, którą możemy tutaj zrobić, to jest wykorzystanie narzędzia różdżka. Jeżeli sobie kliknę na narzędzie różdżka, no bo ogólnie rzecz biorąc, my możemy zaznaczyć sobie po prostu prostokąt jakiś i coś z nim zrobić. Ewentualnie tutaj możemy przytrzymać i zaznaczyć elipsę. To możemy zaznaczyć elipsę. No ale to mało daje nam możliwości. Tutaj wybiorę sobie narzędzie różdżka. I teraz jeżeli ja kliknę na... No tutaj mam dosyć prosty ten obrazek, bo mam po prostu niebo niebieskie i tam pomarańczowe skały. Klikam sobie na niebieskim niebie. I tutaj mogę ustawić, jaki jest próg tego zaznaczania. Ja zostawiłem sobie ten 21, tutaj domyślnie chyba jest 14, ale tam w sumie nie ma wielkiej różnicy. Znaczy, różnica jest taka, że jeżeli tutaj bym dał duży ten, no to po prostu zaznaczy mi wszystko, tak? Bo nie ma tego progu takiego. Natomiast tutaj tym progiem możemy ustalić, jaka różnica między kolorami sąsiadującymi ze sobą ma być uwzględniana do tego zaznaczania. No tak z mojego doświadczenia 20 parę jest enough. No i teraz klikam sobie tutaj po prostu w jakimś miejscu tego nieba. No i teraz wciskam klawisz Shift, żeby dodawać do tego zaznaczenie. I zaznaczam kolejne regiony, które chcę dodać do tego zaznaczenia. W ten sposób, tu jeszcze jest niebo w tym otworze. W ten sposób zaznaczam sobie kolejne elementy. No i teraz mogę do tego obrazka prawym klawiszem dodać maskę warstwę.
I teraz jeżeli wybiorę sobie tutaj narzędzie wypełnianie kubełkiem, Shift B, i zamaluję to na czarno, tutaj przywrócę po prostu domyślne kolory, zamaluję na czarno, to co było zaznaczone, zrobiło się przezroczyste. Przy czym jeżeli bym sobie tutaj zrobił nową warstwę, powiedzmy białą, kolor pierwszoplanowy, czyli czarną, czyli przesunę ją pod spód, tutaj zaznaczenie brak, to możemy sobie zobaczyć, że tutaj dookoła tego zaznaczenia mam taką po prostu obwódkę. I to wynika z tego, że taki obraz składa się z pikseli, no i komputer musi zdecydować automatycznie, jak to tutaj sobie pozaznaczać. W związku z tym można zrobić jeszcze taki myk, no, szczególnie tutaj to będzie też widoczne. Można zrobić w ten sposób, że teraz na tej masce warstwy klikam prawym klawiszem maska na zaznaczenie. Tak, no i teraz muszę w jakiś sposób przesunąć odrobinę tą granicę zaznaczenia. Wybieram sobie zaznaczenie i tutaj jest powiększ. No i tutaj spowiem jeden piksel. Nie, to musimy w drugą stronę, tak? Czyli zaznaczenie. Tutaj cofnę to i zaznaczenie zmniejsz o jeden piksel, ciach. I teraz, w momencie kiedy ja jeszcze raz tutaj na tej masce tym czarnym kolorem wypełnię to sobie, bo teraz pędzelkiem tutaj można sobie to przemalować. Dobra, po tej stronie teraz maluję. Dobra, teraz znowu muszę zaznaczenie odwróć i teraz tutaj można przemalować to w ten sposób. Tu jeszcze tą twardość sobie zwiększę. I to spowoduje, że nie będzie takiej tej białej obwódki. To jest taki no, częsty problem. W zależności jakie tło będziemy do tego dodawać, no to może to mieć znaczenie, może nie mieć znaczenia. Ja tak dla bezpieczeństwa też, żeby pokazać jak to się robi, zademonstruję to w taki sposób, tak? Dobra, jeżeli mam to zrobione w ten sposób, to was tu pod spodem mogę sobie odznaczyć. Jeżeli będę chciał to zaznaczenie do czegoś jeszcze kiedyś wykorzystać, to sobie znowu zaznaczenie odwróć, żeby ten dół do czegoś wykorzystać, no to zawsze mogę kliknąć tutaj na tej masce prawym klawiszem i wybrać sobie nie, tu najpierw na ścieżki trzeba kliknąć i teraz zaznaczenie na ścieżkę. To spowoduje, że tutaj powstanie nam ścieżka, którą możemy potem jakby no, zapisać sobie, bo ona się zapisuje razem z naszym projektem. No i nawet jeżeli ja teraz zaznaczenie, że usunę to zaznaczenie, no to mogę tutaj na tym kliknąć i zrobić sobie ścieżka na zaznaczenie i to zaznaczenie mi się tutaj przywraca. Także to warto sobie zawsze, jak mamy takie jakieś bardziej rozbudowane zaznaczenie, to po prostu kliknę sobie tutaj na ścieżki prawym klawiszem. No i tutaj mamy dostępne wtedy zaznaczenie na ścieżkę. To jest jedna rzecz. Teraz poszukamy sobie jakiegoś zdjęcia nieba, czyli tu sobie wpiszę sky, tak? No i może sobie wpiszemy niebieskie niebo. No i teraz możemy sobie wybrać jakieś niebo. Możemy iść całkiem w takie fantastyczne, powiedzmy. No to spróbujmy pobrać sobie to darmowe pobieranie. Pobierz. Ok. Zapiszemy to sobie. No i teraz
Mam to niebo, przeciągam sobie na ten obrazek. Wstawiło się w taki sposób. Przełączam się z powrotem na warstwę. To zaznaczenie sobie dam brak. Teraz jeżeli to niebo przesunę pod spód, no to zrobi się coś takiego. Teraz tym narzędziem do przesuwania mogę jeszcze to niebo przesunąć tutaj tak do góry. Tak, i tu przekształcanie i tu jest skalowanie. Zrobię, żeby to zdjęcie było troszeczkę szersze, żeby mi tu na pewno nie stało się tak, żeby mi wychodzi że jest mniejsze niż wielkość tego docelowego zdjęcia. Daję skaluj. I teraz mogę sobie tutaj to w ten sposób przesuwać. Teraz widzimy, że następuje takie, no, że tu niebo jest w takiej kolorystyce, a ziemia jest w takiej kolorystyce. Więc to musimy sobie teraz dopasować. No ale zrobimy to po kolei. Najpierw jeszcze tutaj mam taką żółto-czarną linię. To są granice warstwy. Po prostu ta warstwa wierzchnia jest mniejsza. W innym miejscu jest ustawiona niż ta wierzchnia. Ta pod spodem jest w innym miejscu. No to pokazuje się taka żółto-czarna linia. Ale dam sobie teraz widok. Wyłączę granice warstwy, żeby mi to nie przeszkadzało. No i teraz trzeba by się zastanowić. Spróbujmy w obie strony to zrobić. Kliknę teraz na tej warstwie z niebem. Zduplikuję ją sobie. Tam na sam spód. No i tą warstwę ze skałami też sobie zduplikuję, żeby mieć jakby oryginalne zdjęcia niezmodyfikowane. No ale teraz klikam sobie na tej warstwie. Kolory. Powiedzmy, tutaj sobie damy barwę i nasycenie. No i teraz mogę sobie zmienić barwę całego tego zdjęcia i zobaczyć, czy coś tutaj mi się spodoba. Nie bardzo. Mogę tu jeszcze kolory, tutaj to. Mogę zwiększyć albo zmniejszyć nasycenie. Nie bardzo to działa, ale spróbujmy teraz na tej warstwie ze skałami to samo zrobić, czyli kolory, barwa i nasycenie. Jeszcze zmniejszę nasycenie tych barw. Stronę. Próbuję znaleźć takie tony, które będą pasowały do tego oświetlenia nieba. Nasycanie po prostu zmniejszyć. O, w ten sposób myślę, że to będzie. Ok. Teraz tak, jeżeli tutaj mamy ostre to zdjęcie, no to to niebo nie powinno być też takie ostre całkowicie, więc możemy sobie dla tego nieba zastosować tutaj filtr. Rozmycie, no i rozmycie Gaussa. Tu możemy sobie włączyć, no po prostu aparat fotograficzny, jeżeli łapie ostrość na pierwszym planie, no to na pewno nie będzie łapał ostrości tam na tym planie, gdzieś tam całkiem z tyłu, tak? Możemy sobie to w ten sposób zrobić. Tutaj troszkę nie podoba mi się tutaj, że ta krawędź jest taka bardzo ostra. W związku z czym ja znowu sobie na tej masce warstwy wezmę pędzel taki o małej twardości i tą granicę po prostu tak przemaluję, żeby
sprawić, że to nie jest taka ostra ta granica. Dzięki temu następuje takie zmieszanie tych pikseli, które są pod spodem, z tym, co tu jest na tym wcześniejszym planie. Zawsze możemy to odwrócić i przywrócić jakby oryginalne zdjęcie. Więc w ten sposób to sobie możemy zrobić. Ja tutaj dla tego zdjęcia z niebem też jeszcze troszeczkę zmniejszę tutaj to nasycenie. Chociaż... No, coś takiego. No teraz moglibyśmy sobie dodać na przykład do tego zdjęcia takiego konia, ale tutaj posłużymy się takim koniem. I teraz pokażę też kolejne dosyć mocno zaawansowane techniki zaznaczania, no bo tutaj w przypadku takich kształtów, gdzie mamy ostrą krawędź, no to nie ma problemu, ale w przypadku, jeżeli tutaj mamy takie włosy rozwiane, no to zaczynają się problemy. No i teraz jak można z tego skorzystać? Tutaj w GIMP-ie akurat jest takie narzędzie zaznaczania pierwszego planu. No i w momencie, jak to sobie klikniemy, sobie to jeszcze tylko zmienię na niebieski kolor, tak jak to było oryginalnie. W momencie, jak klikamy to narzędzie pierwszy plan, no to tutaj na dole mamy w tym miejscu podpowiedź, co mamy zrobić. Nierówno obrysuje obiekty do wydobycia. No to po prostu zaznaczam sobie tutaj takim, w ten sposób. W miarę staram się blisko, ale też bez przesady, nie potrzeba tutaj jakoś tam bardzo tego rzeźbić, to się powinno zrobić automatycznie. Zaznaczam sobie ten kształt jak najbliżej tutaj tego, co chcę sobie zaznaczyć. No i dojeżdżam tutaj do początku i naciskamy Enter. Teraz tutaj zaznaczamy sobie rysowanie pierwszego planu. No i znowu narzędziami, nawiasami kwadratowymi możemy sobie powiększać i pomniejszać ten pędzel. Takim nie za dużym. No tutaj te pędzle w tym GIMP-ie są trochę smutne. Po prostu na czarno teraz, domyślnie tak to jest ustawione, musimy w miarę blisko tej krawędzi, bez wyjeżdżania na zewnątrz, to przemalować. W ten sposób, no i tu jeszcze to tak zamalować. No i teraz w momencie, kiedy klikniemy sobie tutaj podgląd maski, to następuje obliczenie alfy, czyli tego kanału przezroczystości. No zobaczmy, że dosyć dokładnie to tutaj nam zrobiło. Możemy po prostu nacisnąć Enter. Jeszcze raz naciskamy Enter i tu chwilę to trwa. I w momencie, kiedy dałem wybierz, no to zastosowało nam coś takiego. No i teraz też prawym klawiszem dodaj maskę warstwy, OK. Tu zaznaczenie odwróć sobie wybierzemy, no i wylewamy po prostu czarną farbę na to, co jest zaznaczone tutaj dookoła. Teraz jak kliknę na tą warstwę i przeciągnę ją na ten mój obrazek, no to mogę mieć coś takiego. Tutaj oczywiście możemy sobie to przenieść w takie miejsce, gdzie nam to pasuje. Tak. Tutaj jeszcze możemy zrobić na przykład narzędzia, przekształcanie, odbicie.
Jak klikniemy na konika w ten sposób, no to możemy go przenieść, żeby był z tej strony. Powiedzmy, że tak. No i tutaj też widzimy, że koń tutaj na pierwszym planie jest w miarę ostro sfotografowany, no to te skały nie powinny być tak ostro. No to możemy sobie kliknąć na tym filtr, rozmycie Gaussa i tutaj leciutko nie trzeba tego bardzo mocno robić, ale no coś takiego, ok. No i tego konia też możemy dopasować kolorystycznie, czyli dajemy sobie barwa, nasycenie. Tutaj też zmniejszymy, powiedzmy, to nasycenie kolorów. W ten sposób. Ok. Także tak wygląda łączenie ze sobą zdjęć z różnych elementów. Możemy naprawdę robić bardzo ciekawe kolaże. Łączenie ze sobą zdjęć daje bardzo ciekawe efekty. Spróbujcie sobie to przećwiczyć. No tutaj akurat pozamykam już te wcześniejsze zdjęcia, ale no możemy po prostu poprzez dodawanie kolejnych warstw. Tutaj możemy zobaczyć, jak to wyglądało. Tak wyglądało oryginalne zdjęcie no tej pustyni. Tutaj usunąłem niebo, tak? Dodałem kolejne niebo. Dopasowałem kolorystykę, tak żeby to bardziej ze sobą pasowało. Zmniejszyłem trochę nasycenie, no bo tutaj to oryginalne zdjęcie nieba było takie. No i dodałem konika. No ale stwierdzam w tym momencie, że na przykład przydałaby mi się jakaś burza. No to przykładowo takie zdjęcie. Darmowe pobieranie. Zapisz. No i teraz mogę sobie zdjęcie takie wrzucić tutaj. Przenieść je w taki sposób. I na przykład zmienić sobie barwę na jakąś taką. To jeszcze widzę, że te granice warstwy mi tu się nie pasują, więc narzędzie przekształcanie skaluj. Troszeczkę to powiększę. Skaluj. No i w ten sposób sobie możemy robić po prostu no, bardzo różne zdjęcia. Tutaj wiadomo, że no, jeżeli chcielibyśmy te włosy mieć idealnie, no, to są godziny takiego rzeźbienia, żeby tu każdy piksel wymazywać. Ale tą techniką jest to w wielu przypadkach wystarczające, żeby ten efekt był zadowalający. Jeżeli chcielibyśmy uzyskać no, fotorealistyczną tutaj jakość, no to naprawdę musielibyśmy dużo więcej czasu poświęcić tutaj, żeby wymazywać po prostu bardzo szczegółowo, bo to zdjęcie składa się z pikseli, tak? No i jedne piksele chcemy, jedne nie chcemy. Ale to narzędzie zaznaczania pierwszego planu jest takie bardzo, bardzo fajne. Nie chcemy konia, no to możemy sobie tutaj na przykład wstawić starszą panią. Tak, wejdziemy na pierwszy plan. Wybrać sobie tutaj, no tutaj nie ma żadnych jakby włosów rozwianych, jest można powiedzieć taka ostra krawędź, więc można tą różdżką magiczną po prostu sobie zaznaczyć, zmniejszyć ten ilość tych kolorów.
Tutaj, tutaj, tutaj. W ten sposób to jeszcze to dodajemy, to dodajemy. Tutaj może za mało to zmniejszyć. W każdym razie prawym klawiszem dodaj maskę warstwy OK, zaznaczenie odwróć, wylewamy na to farbę, na tą maskę, zaznaczenie odwróć, tak to ma być. No i mamy starszą panią, która jest tutaj umieszczona, zaznaczenie brak, tu jeszcze na tej masce poprawimy to, co tu się źle, nieprecyzyjnie zaznaczyło, no to zamalowujemy. Tak. Dla tej warstwy kolory, barwa, nasycenie. Tu ewidentnie musimy zmniejszyć to nasycenie. Ewentualnie barwę też możemy dopasować, żeby ona była bardziej dostosowana do tego oświetlenia ogólnego, które mamy, czyli tam jakieś niebo. Tutaj w tym narzędziu kolory, to druga barwa nasycenia, tutaj możemy zmieniać, możemy zmieniać nasycenie poszczególnych kolorów, tak? Czyli możemy tutaj powiedzmy tego żółtego zmniejszyć nasycenie. A niebieskiego zwiększyć tutaj. Tak. Tego zmniejszymy i czerwonego zmniejszymy. No i można w ten sposób sobie tutaj, tego czerwonego było za dużo. A tego takiego niebieskiego trochę zwiększymy i tego też. Okej. No i tak wygląda to dopasowywanie tych zdjęć. Tutaj powiedzmy te skały, jeżeli chcielibyśmy mieć z drugiej strony jednak, no to narzędzia, przekształcanie, odbicie i mamy to w ten sposób. Tak. Jeżeli chcemy, żeby one były tam gdzieś dalej, no to dajemy sobie narzędzia, przekształcanie, skalowanie. A tutaj to niebo nam się nie wie. No to tak damy, żeby tutaj ta granica, żeby była jednak ukryta, no to damy powiedzmy tak, no bo dobra, tak niech będzie. Enter. A to niebo tutaj przesuniemy niżej. Także no, możemy naprawdę rzeźbić to w dowolny sposób. Tutaj na przykład jak jest ta warstwa ze skałami, możemy tutaj sobie przemalować to, bo tu jednak stwierdzamy, że tu chcemy mieć niebo, no to robimy sobie to w ten sposób. No to wiadomo, musielibyśmy w miarę takim ostrym pędzlem te skały tutaj. Przerysować, tak? Za każdym razem uzyskujemy inny jakiś efekt. W zależności od tego, jakie zdjęcia podobieramy, jakie kolorystykę tutaj zrobimy. Czy będziemy dodawać jakieś elementy realistyczne czy nierealistyczne, no to możemy uzyskiwać
No, tutaj jakiś tam konik jest, tak? No to możemy tego konika też dodać sobie do tego naszego zdjęcia. Oczywiście, no musielibyśmy go skaluj tak zmniejszyć sobie, gdzieś tam będzie jak sobie tylko. Tak, mamy konika. Oczywiście tutaj brakuje cienia, no to musimy zrobić sobie nową warstwę. Nowa warstwa, ale przezroczysta. Okay. I pomalować tutaj na nim, pod nim na czarno. Zmienić krycie tam na jakieś, zmienić tam jakiś tryb mieszania tych barw. No to już taka zabawa tutaj w dodawanie kolejnych szczegółów. No, powiedzmy coś takiego. Ten koń oczywiście, no też musielibyśmy mu zmienić nasycenie barw, no bo nie jest dopasowane do całości. Musimy tak to robić, żeby ten efekt był jak najbardziej wiarygodny. No, im więcej pracy w to włożymy, no teraz te skały tutaj tak nie pasują za bardzo, no to jeszcze raz. Jednak te skały zrobimy tak jak były, czyli w ten sposób, a konika przesuniemy tutaj, tutaj i cień też przesuniemy tutaj. No, także możemy się w ten sposób bawić tym. To, jakie efekty uzyskamy, no zależy tylko od naszej wyobraźni tak naprawdę, bo narzędzie nas tutaj nie ogranicza. Narzędzie daje nam możliwość dowolnej edycji tutaj tego wszystkiego. W tym materiale to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zabawy z GIMP-em.